Bardzo często właśnie widzę na drogach Citroena C3, tak jak ten tutaj, z zaparowanymi lampami. I nie wiem, czy to jakaś taka wada fabryczna, czy problem dotyczy każdej lampy. I czy można te wszystkie lampy wrzucać do jednego wora, czyli że na przykład się rozszczelnia, czego jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę pierwszy raz będziemy taką lampę uszczelniać, regenerować i naprawiać. Po prostu zawsze wysyłałem klientów do sklepu, aby kupić nową lampę. Wydawało mi się, że jest to najtańsze rozwiązanie, bo te lampy zawsze były tanie. Aczkolwiek okazuje się, że te zamienniki to nie do końca idzie je wyregulować. One pięknie, ładnie wyglądają, ale nie do końca właściwie oświetlają drogę. Nie idzie tego strumienia światła wyregulować. I w związku z tym tutaj klient się zdecydował, żeby tą lampę ratować. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy dalej. W każdym bądź razie widzicie sami, że jest sporo wody w środku, jest troszeczkę pożółknięta tutaj od góry. Widzę, że jakaś drobna kolizja była, jest zderzak pęknięty, może to ma związek z tą nieszczelnością, może gdzieś jest pęknięta obudowa. I wystarczy tylko kilka złotych na pospawanie tego. Ale wszystko się okaże po zdemontowaniu lampy i po zrobieniu testu szczelności.